nowy film pana Lanthimosa, greckiego reżysera, który nakręcił takie filmy chociażby jak Lobster czy Faworyta ostatnimi czasy, czyli Biedne istoty. Film, który reklamowany jest jako powiedzmy taką damską wersję Frankensteina. Tak to przynajmniej wygląda w kampanii marketingowej. Tylko tutaj mamy potwora Frankensteina w aparycji Emmy Stone, czyli całkiem fajnej. No i za to doktor Frankenstein, powiedzmy, w tej wersji jest tym właśnie obrzydliwym, takim zmodyfikowanym na twarzy, wręcz pełnym różnych blizn człowiekiem, w którego tutaj wciera się William Defoe. Tylko że ta kampania marketingowa oszukuje, bo to nie jest film o żadnych potworach, chociaż troszeczkę też. Główną bohaterką jest niejaka Bella Baxter, w którą wciela się tutaj Emma Stone i to ona jest tym, powiedzmy, potworem Frankensteina. Natomiast jej stwórcą jest niejaki Godwin Baxter, który jest portretowany tutaj przez Williama Defoe, ale ma na sobie jakieś 20 kilo makijażu na ryju, więc może ciężko wam być go poznać. Poza tą dwójką mamy jeszcze chociażby Marka Ruffalo, który w mojej opinii wypadł tutaj najlepiej i w końcu jest to rola, która wyciąga go z jego szufladki, tego takiego dobrego tatuśka, którego teraz go kojarzymy głównie z filmów MCU. Więc fajnie, że tak dobry aktor nie osiadł na laurach, tylko próbuje też czegoś nowego. I z filmami pana Lanthimosa mam troszeczkę problemów. To są na pewno filmy specyficzne, zawsze widać tam rękę tego reżysera, co ja uważam, że należy doceniać, bo coraz mniej jest reżyserów, których oglądając film możemy powiedzieć: o, to jest na pewno film właśnie tego i tego człowieka. Wydaje mi się, że zaledwie kilku takich reżyserów obecnie tworzy. No może na palcach dwóch rąk by się dało takich policzyć, którzy w jakiejś tam szerszej publice są znani. Ale byłem oczywiście ciekaw tutaj znakomitej obsady i znakomitych recenzji i dostałem film, którego się raczej nie spodziewałem i który zostawił mnie w takim rozdarciu. Bo w sumie ja nie wiem do końca, czy on mi się podoba, czy nie. Nie chcę wam tego filmu spoilerować, jak to się stało, kim jest postać Emmy Stone. Ale powiedzmy, że żeby nie było jakichś specjalnych spoilerów, postać Emmy Stone jest, powiedzmy, tym potworem Frankensteina, czyli ożywioną na nowo osobą. I ona początkowo, podczas tego filmu, zachowuje się jak dziecko. Dlaczego tak jest, to się dowiecie w sumie szybko dosyć w fabule. Ona zachowuje się jak dziecko. I właściwie cały ten film jest obserwacją jej przez jej oczy świata. Uczenia się na początku tego świata, a później obserwowanie go, jak ten świat wygląda. Początkowo reżyser stara nam się pokazać, jak ona uczy się najprostszych rzeczy, jak chodzenie, nawet początkowo tak śmiesznie dosyć człapie i tak dalej, aż poznaje też swoją cielesność, swoją seksualność. Jest to bardzo duży element tego filmu. W pewnym momencie przychodziło mi do głowy głównie to. Ry, uchy, ani i e. W dużej części opiera się na tym ruchanie. Tylko jest tutaj pewien cel tego wszystkiego i myślę, że dla tego celu Emma Stone zgodziła się zagrać tą rolę. Ponieważ postać w ogóle Belli tutaj jest przez dużą część filmu, przez różnych właściwie bohaterów, traktowana bardzo przedmiotowo. Właściwie traktowana jako jakieś trofeum, jakaś zabawka. Ale ona sama w pewnym momencie zaczyna w to wierzyć i ona sama zaczyna traktować siebie, swoje ciało, swoją seksualność jako po prostu zabawę. Zabawkę, coś co po prostu, no wiecie, często i gęsto, bo jest fajnie i przyjemnie. Ale jako że ona ma mentalność dziecka, to ma właściwie, dla mnie to był troszeczkę taki właśnie dysonans, ponieważ przez to, że ona ma mentalność dziecka, to ja troszeczkę na nią jak na dziecko patrzyłem, a te sceny potrafią być groteskowe czasem, potrafią być, wiecie, takie bardzo mięsiste, można by powiedzieć, ale w takim złym tego słowa znaczeniu, takie śmierdzące, jak czasami niestety nasze ludzkie ciało potrafi być. I w tych momentach faktycznie czułem się na tym filmie nieswojo. Co nie zmienia faktu, że uważam, że reżyser tak chciał zrobić. I ten film bardzo ze sobą kontrastuje, ponieważ czasami mamy piękne widoki. Jeszcze kiedy widziałem, jak to było kręcone na tym ekranach, troszeczkę jak w Mandalorianinie, ale dodając też jakby
scenografię faktycznie istniejącą, nie tylko wrzucanie kogoś na jakiś green screen czy coś, to naprawdę ładne tam obrazki są w tym filmie i można je sobie wrzucać na tapetę telefonu czy komputera i myślę, że niektórzy będą zachwyceni. Ale z drugiej strony mamy te sceny takie, no nawet nie powiedziałbym, że brutalne, chociaż ten film jest czasami brutalny, ale nie w taki sposób, wiecie, jak gorowe horrory, że komuś obcinają głowę i tak dalej i flaki latają, chociaż no różne rzeczy się tutaj dzieją, ale nie jest to w ten sposób. Jest to po prostu takie śmierdzące najzwyczajniej w świecie. Na pewno można temu filmowi zarzucić zbyt prosty przekaz, zbyt oczywisty, ale reżyser właśnie przekazuje to często poprzez humor, więc nigdy nie miałem poczucia, że ktoś łopatą wkłada mi do głowy swoje przekonania i przemyślenia. Bo Biedne istoty to na pewno film odważny, czasem można by powiedzieć obrzydliwy w swojej formie. Z drugiej strony bywa też przepiękny. Jest to taki film dwóch skrajności, ale wydaje mi się, że pan Lanthimos, reżyser tego filmu, właśnie tak go chciał zrealizować. Żeby widz z jednej strony mógł się zachwycać pięknymi widokami, a z drugiej strony trochę wzdrygać się na to, co się dzieje z bohaterami na ekranie. To nie jest film, który spodoba się wszystkim, ale na pewno jest to film, który nie pozostawi was obojętnymi. Więc albo będzie wam niedobrze i będzie wam się chciało żygać, albo po prostu będziecie się zachwycać. Ten film jest zabawny, naprawdę, podczas tego seansu, zwłaszcza tej pierwszej części tego filmu, jest sporo zabawnych scen i reżyser tutaj próbuje troszeczkę złagodzić te różne motywy, które bądź co bądź potrafią być dosyć ciężkie. I tak jak ja mówię, kiedy patrzyłem na naszą bohaterkę trochę przez pryzmat dziecka i widząc te różne rzeczy, które ją spotykają albo które sama sobie wręcz niektóre robi, to czułem się troszeczkę nieswojo, a tutaj próbował reżyser od czasu do czasu wrzucić coś zabawnego, jakiś tekst, czy troszeczkę to napięcie, ten taki ciężki klimat troszeczkę złagodzić i to się udawało w mojej opinii głównie przez pierwszą część filmu. Później już wchodzimy w troszeczkę inne rejony naszej bohaterki, bo tak naprawdę to jest podróż naszej bohaterki po świecie, to jest podróż w poznawaniu świata, poznawaniu ludzi, komentarzem do społeczeństwa, do tego, jak ludzie traktowani są przez innych ludzi i tak dalej. To nie można powiedzieć, że ten film, nie wiem, ma jakiś taki swój cel. No, ma cel w tym, żeby pokazać nam poprzez postać właśnie Belli, która jest takim, powiedzmy właśnie, dzieckiem wrzuconym nagle w taki duży świat. Tylko wiecie, dzieckiem z aparycją dorosłej kobiety, ale z umysłem właśnie jeszcze dziecięcym. Więc no, jest to taki film dwóch skrajności i on, uważam, że będzie osoby, które go zobaczą, polaryzować. Będzie dla jednych niczym specjalnym, niczym odkrywczym, bo sam temat jakby przewodni pana Lanthimosa, który tutaj jest wymyślony, nie jest niczym nowym. Tak, poznawanie tego, że ludzie są źli, traktują źle różnych ludzi, społeczeństwo na nas wpływa i tak dalej. Nie jest to nic odkrywczego, nic nowego, ale forma pokazywania tego, bardzo ładne kadry właśnie i tak dalej, od strony takiej technicznej, chociaż czasami mi się wydawało, ale to może była kwestia jakby kopii, którą oglądałem, że była nieostra momentami, wydawało mi się. Ten film, że zaczynał się z ujęciami, które były nieostre, później po chwili się to zmieniało, ale to równie dobrze mogło być wina jakiegoś, nie wiem, projektora czy tam czegoś. Więc miałem takie wrażenie, ale co nie zmienia faktu, że naprawdę niektóre sekwencje wyglądają wręcz zjawiskowo, tak baśniowo, tak surrealistycznie. Więc myślę, że właśnie osoby, na pewno duża część osób doceni to aktorsko, bo tutaj właściwie każdy z obsady stara się jak może i daje z siebie naprawdę dużo. Mark Ruffalo i Emma Stone tutaj przodują, ale też William Defoe świetny. No mówię, tutaj na pewno aktorsko to się wszystko broni, formą się broni, ale to, czy ta tematyka was urzeknie i czy urzeknie was jakby forma przedstawienia tego dość oklepanego, powiedzmy, tematu, no to już jest kwestia waszej wrażliwości. Wiele osób będzie chciało pewnie ten film zobaczyć przede wszystkim dla roli Emmy Stone. Mówi się też często, że może ona powalczyć o Oscara. I na pewno od strony czysto aktorskiej dla tak znanej aktorki tego typu występ jest dużym wyzwaniem, zarówno
psychicznym, jak i fizycznym, ponieważ Emma Stone tutaj nie pierdzieli się, albo w sumie się trochę pierdzieli, ale daje z siebie wszystko, zarówno pod kątem cielesności, jak i pod kątem emocjonalnym. I dla aktorki, która ma już stabilną pozycję w całym Hollywood, wydaje mi się, że jest to tym bardziej wymagająca rola. I byłem szczerze zaskoczony, że aktorka, która bądź co bądź lubi czasem zagrać w niszowych projektach, to jednak po prostu w tego typu filmie zwyczajnie w świecie obnażyła się. I ktoś powie, że fizycznie pokazała tam, co miała. Ale przede wszystkim obnażyła się psychicznie właśnie tą postacią. I pomimo, iż wspomniałem, że Mark Ruffalo, jego rola tutaj zrobiła na mnie największe wrażenie, to nie mogę odebrać Emmie Stone tego, co tutaj zaprezentowała, bo to jest po prostu klasa światowa. I nawet jeżeli nie zdobędzie ona największych nagród branży filmowej za tą rolę, to myślę, że to będzie jeden z tych filmów, za który ta aktorka właśnie zostanie zapamiętana. No przecież nie za Amazing Spider-Mana 2, mam nadzieję. Dlatego dla filmu Biedne Istoty według mnie może być tylko jedna ocena. Chociaż ciężko mi to powiedzieć, biorąc pod uwagę, że jestem bardzo rozdarty tym filmem. Ale hej, no skoro powiedziałem, że będę robił te swoje dziwne oceny, no to będę robił. No. Muszę być też słowny, prawda? Bo Biedne Istoty to pyszny film. Fucking delicious. Pewnie jakbyście mnie zapytali jutro, to bym powiedział, że mistrzostwo, a jakbyście mnie zapytali pojutrze, to bym powiedział, że film na raz. Bo jest to taki film, który właśnie myślę, że dzieli. Skoro w mojej jednej głowie może mnie podzielić, to myślę, że widownie też dosyć mocno ten film może podzielić, ale myślę, że za kreacje aktorskie przede wszystkim, za piękne kadry, zdjęcia, może się ten film bardzo, bardzo podobać i właśnie może być to coś, co będzie sprawiać, że niektóre osoby będą chciały do tego filmu po prostu wracać. Więc oczywiście dajcie mi znać w komentarzu, czy widzieliście Biedne Istoty, co sądzicie o tym filmie, bo ten, mówię, to jest taki bardzo dziwny film, to jest pojebany film, powiem wam szczerze. Dlatego komentarze, moi drodzy, są wasze. Mam nadzieję, że się tam rozpiszecie. Jeżeli widzieliście film Biedne Istoty, ja chętnie sobie poczytam i z wami podyskutuję w komentarzach na temat tego filmu. Oczywiście, jeżeli materiał wam się podobał, chcecie zostać ze mną dłużej, to zapraszam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę. A ja się w tej chwili z wami żegnam, moi drodzy. Kłania się Ormando. Do następnego. Cześć.